Lasy Państwowe będą kupować działki od osób fizycznych. Wszystko po to, żeby posadzić nowe drzewa i zwiększyć zalesienie Polski. Ale nie każda działka będzie się do tego nadawać. Głównie grunty leśne lub przeznaczone pod zalesienie, przylegające do już istniejących lasów zagospodarowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ewentualnie takie, które mają możliwość stworzenia niezależnych, większych kompleksów leśnych. Osoby, które mają takie działki i chciałyby je sprzedać, powinny najpierw sprawdzić w zasięgu administracyjnym, jakiego nadleśnictwa znajduje się nieruchomość, i to do niego się zgłosić. Wraz z opisem oczywiście działki, z informacjami, gdzie ona się znajduje. No i później będzie procedura, która będzie wyceniała ten grunt. Po wycenie tego gruntu przez niezależnego rzeczoznawcę będzie można usiąść do stołu i porozmawiać o sprzedaży. A cena, którą Lasy Państwowe będą chciały zapłacić, jest uzależniona od kilku czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, czy wieku drzewostanu. Zdaniem specjalistów z rynku nieruchomości to dobre i korzystne rozwiązanie dla właścicieli niektórych działek. Są to działki oddalone od wszelkich przeważnie skupisk ludzkich, często bez dojazdu, bez mediów. Działki, które tak naprawdę nigdy nikogo by raczej nie interesowały. Założeniem Lasów Państwowych jest zwiększenie lesistości kraju do 33% do 2050 roku. Lasy Państwowe od pewnego czasu są w dobrej kondycji finansowej. Zrównoważona gospodarka leśna, racjonalna gospodarka leśna prowadzona przez Lasy Państwowe pozwala nam na to, abyśmy zainwestowali w zakupy gruntów na cele zalesiania. I myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja dla przyszłych pokoleń, bo dzisiaj posadzony las za kilka pokoleń będzie po prostu dorodnym drzewostanem. Obecnie lasy stanowią prawie 30% powierzchni Polski. Ponad 19% lasów w kraju należy do osób prywatnych.